Witam was kochani w kolejnym odcinku SimCity. Ja jestem oczywiście Eldarar. Nie ma ze mną Wrohima nadal. Trudno. W każdym razie, co my tu mamy, żeby tak od razu przejść do akcji? Akcja polega na tym, że oni tutaj mają się kurde jakoś... Znaczy, mogliby się rozwinąć ci tutaj, ale tutaj widzicie, są słabe tereny. Właśnie dlatego patrzę na to wszystko. Patrzę na to i oczom nie wierzę. Tak walnąć tu takiego. O! Żeby to było mądre. Tu i może tu coś, jakiś inszy. Skwery, może coś sportowego. Tu, o nie! O! To powinno być ciut lepsze. Lotto i motto! Wielkie zyski, świetnie, ja się bardzo cieszę z tego. Co tu się dzieje? Tu jest jakiś pożar. Ale tędy nie może przejechać? Przecież normalnie tak jeżdżą tak. Gdzie to się w ogóle pali? A, wraca! Łe? No to czemu na sygnale wraca? Co za bzdura? A widzicie, rozbudowywują się. Dobra kochani, myślę, że w tym odcinku coś może z tym transportem, tylko że z transportem... Czego wam trzeba? Niedobory pracowników. Dobra, przecież... Ci tutaj coś. Świetnie, ta gęstość wzrasta. Ta gęstość maleje. Nie, wzrasta. No to co wam, kurde, mało pracowników? Weźcie się w garść. No, czekajcie. Jeszcze ja tu muszę potem popatrzeć na to wszystko. Zrozumiałem, że jakby w najdroższych terenach, czyli tu powiedzmy, czy tu, też są jakby ci najbiedniejsi. O, tu jest napisane właśnie. O, że dobry dla zamożnych i jakby, widzicie, dobre dla niezamożnych, czyli całość, czyli bez względu, no oprócz tej wiadomo, bo tutaj są negatywne, ok, dla niezamożnych, przepraszam, o szkurde kurz, a co ci się tutaj, aha, ci są chorzy, właśnie, no i po prostu, że nawet w najbogatszych terenach mieszkają ludzie niezamożni. Tak to rozumiem, więc tak czy inaczej, po co się mieć te tereny zamożne? Znaczy w sensie bogate. 11, 10, dobra. Gdzie mam ten w ogóle? Super Ultra Służby Zdrowia. Tu. Tu jest. Jak wygląda sytuacja? 26 na 40, ale... Nie, no mam kartki wszystkie. Limit. Dobra, dam tu jeszcze jedną, w razie czego, na przyszłość. Pół miliona. Mało niestety zdobywam kasy, ponieważ... ponieważ co? Ponieważ tutaj... Dobre. Praca. Praca wre. Całkiem nieźle. Trochę węgla. Tak, te budynki potem... Apartamenty. Tak, to jakoś będę tutaj potem szedł w tę stronę. Tak mi się wydaje, oczywiście te tereny spadną, ale... Jakoś mocno się tym nie przejmuję bardzo. Mapa handlu. No i właśnie, kochani, jakby nie ogarniam jeszcze, to mówiłem chyba w tym odcinku, albo jeszcze wcześniej, tego jakby transportu, to znaczy elementów pewnych niedobory pracowników. Dlatego wy chcecie. No właśnie, tych takich pseudo w handlu, huta na przykład. Chciał hutnictwa aktywny metali. No właśnie, że po prostu oni to jakoś zarabiali. Tu węgiel jedzie. Z tym, że ten węgiel prawdopodobnie ma mało ciężarówek. Nie, no jest 3 na 4. Macie tu jeszcze jedno. Od wuja. Co by tu jeszcze? No ci się tutaj budują. Aha, no oczywiście. Nie zwiększyłem prędkości, więc nie wiem, co tu się dzieje w ogóle. Co wy tam chcecie? 160 tysięcy. Ulepsz kogi metali. Co tutaj?
Musimy mieć więcej śmieciarek. Nie docieramy do wszystkich. Spoczko. Oto śmieciarka dla was. Strefa zwałki. Nie, strefa zwałki jest ok, ale komin by się przydał chyba. Właśnie, żeby to wszystko jakoś sensowne było. Tak? Bz, 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 bz. Co tam, co ta szkoła? O co tu chodzi? Frekwencja jest na razie niezła, ale nie chcę jakby powiedzieć, jak ich wagarowały. No i co z tego? Myślę, że tym poruszeniem mogę dostać na zajęcia. Jasne, że tak. Z tym, że w jednym dniu. No jest 60. No, to o co chodzi? Świetnie. Nie, myślałem, że nie ma tych po prostu. Ale są, jak widzicie, ponapierdzie. Szty, kurde, tutaj nie ma. Tu. Tak, żeby do tej docierały. O, dobra. Macie. Tu. Przyjeżdżają. No i tutaj, kurczę, ten. Tylko, że muszę ten... Kurde, jak się nazywa? Pasażerski dworzec kolejowy. Wydział transportu w regionie. Niestety wydziału transportu nie mamy. Jeszcze. Ale chciałem właśnie mieć, kurde. Tutaj. Ulepszy ratusz. No właśnie, trzeba ulepszyć ratusz, potrzeba więcej mieszkańców. Żeby mieć więcej mieszkańców, potrzebuję powiększających się apartamenty zychów. Nie tylko. Jak wygląda sytuacja? Nie, no dobrze wygląda sytuacja, więc o co chodzi? Czemu nie jesteście zadowoleni? Wzrastajcie. Tutaj powstał coś. Pusty dom na sprzedaż? Właśnie, ja mam coś do tego? Do usunięcia? Trzy opuszczone budynki. Tu jest jeden. Tu. I. Tu. Dobra. Czy ja tu mam na tym terenie właśnie tę rudę? Jak ona jest? Zastanawiam się, czy jakoś tak nie przeciąć tego jeszcze tutaj dodatkowo. No bo tutaj się po prostu ten teren, jak widzicie, marnuje zwyczajnie. Uliczką jakąś go tutaj tylko. Tylko jakby to zrobić, żeby to... No tu jest tam metali. O, coś takiego bym dorobił. Macie tu. No i powiedzmy, żebyście się tu gdzieś dotąd maksymalnie budowali, bo nie ma sensu. Ja rozumiem, że potrzebujecie te strefy, ale no co wam zrobię tak naprawdę? No mógłbym tutaj jakoś coś dziabnąć chyba. Tu. Ale tu są te małe ziemie. Tu jest kolejny niestety opuszczony budynek. I słabo. Dobra. O! Luksusowe apartamenty. Przepraszam. Co wam? Co się dzieje? Wysokie podatki. A, wysokie podatki. No tak, przepraszam. Nie tu. Tu. Zastanawiam się. No chyba tak trzeba będzie zrobić, żeby oni się po prostu powoli. Mam wielkie zyski. Mam nadzieję, że teraz jakoś to, no właśnie, się zwiększą. Kopalnictwo. Czy to wzrasta w ogóle? Czy to jest na bieżąco odświeżane? Ci najbogatsi 9. Nie, no to słuchajcie. To są fabryki. O, tak zrobimy. Ci 10, chociaż nie, ci 10 nie. Niech to będzie tak, o. Ponieważ... Czemu spadacie? Mam wielkie zyski. Świetnie. Przecież... Aha, nie, tu nie ma. Widzicie, kurde, tu są białe te... Białe plamy. Trzeba delikatnie to podnieść. Naturalny. Tylko zamiast jednego budynku, bez sensu. To będzie dobre. O. Od razu se przejdą i w prawo se pójdą i se pójdą do parku.
I świetnie, mam nadzieję, że to jakoś... jakoś się zwiększy, że zrobią więcej... Aha, nie, to zaraz, chwila, bo to są przecież... No właśnie. Apartamenty... No właśnie nie wiem, czy to jest, kurde, ten budynek... A nie, no apartamenty, no tak. Dobra. No to wiadomo, Mix. O właśnie. Tu. Tu się już nic nie zrobi. Tutaj są te. No jak widzicie, oni się wszyscy cieszą. Wszystko tutaj ładnie idzie w górę. Z tego względu, że... obniżę podatki. O! Mogę ulepszyć. Świetnie. Wszystko jest elegancko. I wreszcie transportu. Weźmiemy sobie. Wreszcie. At last. I teraz dzięki temu... Co? Nie, ja wiem o pociągach pasażerskich, tylko że... Niemiecka stacja szybkiej kolei. Willkommen! Umieść ten dworzec przy torach kolejowych, aby obsługiwać pociągi z regionu. Szybkie pociągi pasażerskie dowiązą pracowników, klientów, sklepów, miast. Z miasta, do których dojeżdża kolej oraz niezamożnych średnio. No właśnie, to jest 40 tysięcy, a to jest też 40 tysięcy. I takie same, tylko że to jest niemiecka kolej. I świetnie. Ej! Chciałbym umieścić to przy torach, a jak to mogę zrobić? Wydaje mi się, że ta ulica jest za długa. Uwaga, będzie ten. Tak. Teraz zobaczymy, jak to zrobić. Mam nadzieję, że nie skopałem za mocno. Bo tu byłby tak, więc chyba jeszcze muszę kawałek usunąć. O! O tym mówiłem. Teraz to jakoś połączyć sensownie, tak? Masakra. No ale cóż. Pożary wymykają się spod kontroli. Zaraz, jakie pożary? Chwila, coś dzieje. Przecież mają tu wozy. Trzy wozy strażackie. No hello. Dobra. Jak wygląda sytuacja z tym? Znak. Apek. A niech będzie niemiecka kolej. Słabo to wygląda, wiem. Ale do nic nie zrobię. Jakby więcej. Jak wygląda sytuacja tutaj z tym, z wartością? Nie, no wygląda jakoś tam. Coś tam wygląda. No i niech przewożą pracowników tutaj. Dobrze, dobrze. No ale jak mamy już... Kurde, z wodą problemy w domu, tak? Troszkę zanieczyszczona ta woda jest. Ale skąd ja mogę brać taką wodę? Nie, no nie mogę brać znikąd. Chyba, żeby tutaj taką uliczkę postawić, delikatną. O! Tylko tereny wód potrzebuję. Gdzie to jest? Gdzie jest woda tutaj na tym? Bo nie widzę, tu. Nie. Tu jest jeden taki tego. A żeby zrobić to jakoś tak. O. I tu. Wiem, że to słabo wygląda, ale do momentu jakby woda, póki woda jest, to tak to będzie wyglądało. O kurde. Dobra. Wiem, że to słabo wygląda, ale... Co ja mogę, kochani? Co ja mogę? Panie burmistrzu. W ogóle dociera tutaj to? Nie wiem. Tak czy inaczej, co się dzieje tu? Niedobory pracowników, tak? Niedobory pracowników. Dobra, to pracownicy przyjdą, to na pewno. Tak. Ale no, jak widzimy,
cały czas tu jakby idą. Tylko co mi jeszcze daje Departament Transportu? Ja bym chętnie to zobaczył. Opanuj ruch, wydział turystyk. Transport to pewnie zaawansowane opcje przewozowe, takie jak autobusy regionalne, promy, kolej pasażerska, nawet port lotniczy. Port lotniczy, no właśnie. Wydział transportu, gdzie to było? Tu. Można tramwaje mieć. Coś nie tramwajowa. Samoloty. By tak gdzieś walnąć, kurde, tu. O. Nie? I bym miał, kurde, lotnisko. I by było Czedersko, ale mocno nie ma po co przylatywać do mnie, bo to jest małe miasteczko. No niemniej. Jak wygląda właśnie ruch? Tu się delikatnie korkuje. Tu. Znaczy ja mam chyba dużo uliczek takich jakby, które lecą w różne strony. Czy to jest lepsza już uliczka? Tak. Także więc chyba większych tutaj już nie będzie, chociaż gęstość na razie nie wyrasta mocno, nie wiem czemu. Co się dzieje tu? Co tam chcecie? Burmistrzu, mamy raporty, że jakiś szaleniec. Bla bla bla, wiem, nie chcę. Nie będę tego stawiał. Waszej wieży. 40 tysięcy, mam na razie 17 tysięcy. Gęstość strefy mieszkaniowej. Czy wszyscy są zadowoleni? Ci są tak słabo zadowoleni? Ci to już w ogóle. Podatki mordują biznes. No słuchaj, tylko ty jakby ten cierpisz na podatki, tak? Więc sorry, hello. Matki są za wysokie. Ludność. W domu kupujący, uczniowie, studenci, turyści. Do tych turystów troszkę jest, tylko nie wiem po co i skąd. Bezdomni. Mam bezdomnych? Czerwonych? Widzicie gdzieś czerwonych? Przy dworcach powinni być. No dobra. I to jest mapa gęstości budynków. Tu rośnie. Szczęście 6. Prawdopodobna wyprowadzka. Prawdopodobna rozbudowa. Czemu jesteście tacy nieszczęśliwi, powiedzcie? Wy tu, na przykład ty. Bo co? Gdzie w tym mieście można robić zakupy? No jak gdzie? Co tu? Żądamy tramwaj. No z tym tramwajami to pomyślę na tym na pewno, bo to jest kolejny krok naprzód. Zwłaszcza, że tu można tramwaje zrobić. Tu. Tak, tu do pracy tramwaje. Tu też. W ogóle Don Biegano, nie wiem czy wam mówię. Don Biegano mi sprezentował na Steamie. No, tak się nazywa. Cities in Motion 2. Także prawdopodobnie, to było dawno temu już. Na gwiazdkę chyba dostałem od niego. Jako Steam Gifta. I prawdopodobnie też coś może z tego nagram. Tak mi się wydaje. Troszkę. To jest niestety długa gra. To ten Cities in Motion. Ale powiem szczerze, że, wciągnąłem się kiedyś w jedyneczkę. Zresztą pokazywałem pierwsze spojrzenie z tego, z jedynki. Ja wiem, że was podatki niszczą. Co ja mogę, no? Co ja mogę? Pieniądze potrzebuję. 6 tysięcy tylko mam. Jeszcze mi się woda kończy. Pomału. Woda mi się kończy pomału z tego względu, że mam coraz więcej mieszkańców, coraz więcej wody potrzebuję. Mam nadzieję, że prąd. Jak wygląda strefa prądowska? Niedobrze, niedobrze. Niedobrze. Szybkość produkcji większa. Szybkość zanieczyszczenia średnia. 75 MW też. 8,6 na dzień. 4,3. Zanieczyszczenia powietrza duża. No to jest zanieczyszczenia powietrza mała. Także weźmiemy na pewno ten kawałek. Wiem, że to się rozwaliło. Ale jak to mówią, trudno. Bo się zbuduje na tym miejscu co innego.
No i także Cities in Motion jest fajną grą, z tym, że faktycznie trzeba przy niej posiedzieć i pomyśleć nad tym. Bo tutaj jak sobie wstawiłem tramwaj czy autobus, to po prostu przystanek. A w Cities in Motion, jak pamiętacie może, albo ci, którzy nie pamiętają, to powiem teraz, że trzeba ustawić przystanki oraz pokazać, jak ten tramwaj ma jechać. Także jeżeli ktoś ma żyłkę do tego i się wkurza na swoje jakieś tam linie tramwajowe, powiedzmy, czy autobusowe w swoim mieście, jak jeżeli jeżdżą w jego mieście, jakimś większym, na przykład u mnie we Wrocławiu, ale myślę, że we Wrocławiu jest akurat ok z tymi tramwajami, chociaż z mojego miejsca, gdzie mieszkam teraz, na Plac Grunwaldzki, tam gdzie jest ogólnie kampus Politechniki, jest dużo i medyczna, i właśnie Uniwersytet Przyrodniczy i inne, to z mojego miejsca jedzie się około pół godziny tramwajem albo 10 minut autobusem pospiesznym, prawie z takiego samego jakby miejsca. No troszkę inaczej jedzie, ale no mówię, że jest różnica 20 minut, prawda? Także spora. Nie wiem, jak oni to zrobili, no ale spoko. Dobra, kochani, myślę, że powoli będę kończył tutaj z tym. Za dużo tutaj się nie wydarzyło, jak widzicie, no ale to niestety jakby kwestia jeszcze mojego braku umiejętności i wiedzy na temat gry. Także noc zapada i ja też się z wami żegnam, także dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa, pa.